Cześć, witajcie, Adam Gryziewski, Mago. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mieszkanie, w którym jestem. Jest to mieszkanie 53 metry, które zostało podzielone na dwie mikrokawalerki. Jeżeli jesteście ciekawi, jak nam się udała ta metamorfoza, to zachęcam do oglądania tego filmu do końca. Tradycyjnie proszę o subskrypcję kanału, o lajki. Zachęcam do oglądania innych filmików. Mamy dużo filmików u mnie na kanale. Instruktażowych, można samemu coś zrobić, jeżeli majsterkujesz, jeżeli potrafisz coś samemu zrobić, a niektóre rzeczy Cię przerastają, nie wiesz od czego zacząć, to zachęcam do prześledzenia playlisty. Tam są ciekawe też filmiki, które są instruktażowe. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję. Pozdrawiam z tego miejsca, oglądajcie koniecznie ten filmik i na końcu jeszcze zobaczycie pokaz slajdów, jak to wyglądało w czasie pracy. A w tej chwili pokazuję Wam efekt końcowy tego mieszkanka podzielonego na dwie mikrokawalerki. Oglądajcie. Hejo! Wchodzimy do naszego mieszkanka. Tutaj na co warto zwrócić uwagę, to na tą judełkę, którą robiliśmy w całym mieszkaniu. Tu mamy taki przedsionek. Tutaj z lewej strony będzie jedno mieszkanko, a z drugiej strony będzie drugie. Zwróćcie uwagę, że ta jodełka przez całe mieszkanie nam ładnie przechodzi. Tutaj będzie tylko i wyłącznie taka mini kawalerka. Wchodzimy do tego mieszkanka pierwszego. Mamy dwie lampki, które przed chwileczką założyliśmy. Tu mamy takie fajne miejsce, żeby zostawić obuwie, kurtkę. Fajnie tu stolarz zrobił takie lamelki pionowe. Mamy aneks kuchenny. Zwróćcie uwagę, wszystko jest. Tu mamy lodówkę. Dwie płyty grzewcze. Tu jest zmywarka. I z lewo zmywak. Aneks kuchenny. Tu mamy fajny stół, będą dwa hokery. Tam mamy szafę i stolik pod telewizor. I w tym miejscu będzie wypoczynek. W tym mieszkaniu robiliśmy kompleksowo gładzie, malowanie, tą blendę przykleiliśmy, która zakrywa nam karnisz. Przed chwileczką skończyliśmy montaż wszystkich lamp, całego oświetlenia, które w tym mieszkaniu się znajduje. Po stolarzu przyjechaliśmy, zrobiliśmy pas roboczy, także to dzisiaj też mieliśmy troszeczkę pracy. I się, jak przyjrzycie, przez całe mieszkanie przechodzi ta jodełka. Jodełkę też mamy w łazience. A tu za chwileczkę zapalę. O, zapalę światło. Mamy łazienkę. Tam na końcu mamy gabericik. Tu będzie pralka, ta węższa. Umywalka nablatowa. Dwie lampy, które też dzisiaj zawiesiliśmy. No i kabina prysznicowa 80. Deszczownica. I to mamy pierwszą część mieszkania. I teraz Was zapraszam do drugiego mieszkanka. Drugie mieszkanie wygląda troszeczkę inaczej. Też mamy tą jodełkę na podłodze. Drugie mieszkanie ma balkon. Tu już przez dewelopera było wcześniej przygotowane, zrobione były te deski kompozytowe. Tego my nie robiliśmy. My robiliśmy podłogę. To są płytki drewnopodobne. Listwy, które widzicie przypodłogowe białe, też my kleiliśmy. Wszystkie są zrobione na 45 stopni, wszędzie są porobione skosy. Tu jest stolik telewizyjny. Aneks kuchenny tu wygląda troszeczkę inaczej. Plus duża szafa tam we wnętrze z lustrami. No i łazienka. Tu łazienka ze wszystkimi elementami czarnymi. Czarna kabina. Czarne płytki na ścianie. Czarna bateria. Tu niestety nie było miejsca na geberit i został zamontowany zwykły kompakt, ale za to zmieściła się duża pralka podblatowa. Tu mamy lustro i też taką właśnie lampkę, która dzisiaj nam się pojawiła. Czarna bateria, umywalka jest tutaj akurat w blacie zamontowana, nie na blatowa, tak jak w tamtej łazience. No i wszędzie przechodzimy z tą podłogą, z tą jodełkę. Tak to wygląda. Troszeczkę tu czasu spędziliśmy. Dokładnie takie samo mieszkanie jest też piętro wyżej, ale nie będę Was zanudzał, bo jest identyczne. Także jeżeli jesteście ciekawi naszych kolejnych metamorfoz, naszej pracy,
naszych usług, które robimy, to wbijajcie koniecznie na kanał Mago Adam Goździewski. Subskrybujcie kanał, dajcie lajki, a zobaczycie następne wszystkie nasze realizacje. Pozdrawiam jeszcze raz z tego miejsca, trzymajcie się, hejo!